Cześć z strony Hodlerka! Witam w 2024 roku wszystkie osoby, które regularnie oglądają moje filmy, a także te osoby, które wpadają tu raz na jakiś czas. Dzisiaj podsumujemy sobie 2023 rok. Zerkniemy, jakie airdropy były tymi największymi. Powiemy sobie oczywiście, ile średnio mogliśmy zarobić oraz czy warto działać w kierunku airdropów. Zapraszam. Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram. Umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Najbardziej wyczekiwanym airdropem w 2023 roku było Arbitrum. 24 marca otrzymaliśmy tokany ARB, i jak widać po reakcjach na Telegramie i po komentarzach, byliście bardzo zadowoleni z tego dropa. Średnio otrzymaliśmy jakieś 3000-4000 tokanów, na tamten moment było to około 4000-5000 dolarów, a w tej chwili jest to w granicach 5000-7000 dolarów. Na samym początku roku otrzymaliśmy airdrop od Zigzag. Średnio było to 600 tokenów ZZ, czyli na tamten moment 600 razy 0,36, czyli ponad 200 dolarów. Dziś jest to warte niecałe 40. Projekt, który nas zaskoczył pod kątem airdropa, było Sui, ponieważ airdropa nie było. Natomiast ten kto miał szczęście zarobił. Łapaliśmy Sui po 0.03 dolara lub po 0.1. Osobiście nie udało mi się załapać na Sui, natomiast niektórzy z was się załapali na alokacje. Wtedy cena oscylowała w granicach 1,30 30, a dziś Sui kosztuje 0.80 5. Nie pamiętam, ile wynosiła wtedy alokacja, bodajże 100 dolarów, natomiast wiem, że ci, którzy się załapali, byli naprawdę zadowoleni, bo X było mniej więcej razy 40. Zatem jeżeli udało się zrobić nawet ze 100 dolarów 4000 dolarów, to jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Nieoddanym airdropem była Vela. Wykonywaliśmy wiele transakcji na Vela, aby obrót na niej był jak największy, natomiast średnio otrzymaliśmy 50-100 tokenów, więc koszty transakcyjne jedynie się zwróciły. A wiem, że niektórzy tak nabijali wolumen, że tym osobom nawet kosztów transakcyjnych nie udało się wyrównać. Niestety airdropy tak właśnie wyglądają. Nigdy nie możemy być pewni, co dany zespół wymyśli. Dla nich jest to marketing. A jak możemy zauważyć po Vela, od czasów airdropa z 2,7 70 dolara spadli do dolara. Przyjemnym airdropem był airdrop od Spartadex, ponieważ wtedy bardzo mało się działo, wręcz wiało nudą. Ale dzięki temu, że graliśmy na testnecie i osiągnęliśmy 50 level, otrzymaliśmy tokeny. Z tego co pamiętam, mogliśmy otrzymać za senat około 200 tokenów, czyli jakieś 140 dolarów. W tej chwili jest to warta niecałe 200 dolarów. Także był to bardzo fajny dodatek, kiedy było po prostu nudno. Moi widzowie otrzymali także airdropa od Bybit, a dokładnie kupon, dzięki któremu mogliśmy otworzyć pozycję na 1000 dolarów na dźwigni. Jeżeli nie macie jeszcze konta na Bybit, zachęcam do założenia. Spróbuję od Bybit wywalczyć jakieś upominki dla Was. Będą także przeróżne konkursy, także zapraszam, jeżeli oczywiście macie ochotę. I zmierzamy do airdropa Celesti. Otrzymaliśmy go we wrześniu. Airdrop Tia przerwał nudę na rynku krypto. Był on ogromne i dodatkowo robiliśmy także test na Celestia, za który również otrzymaliśmy dodatkowe tokeny. Średnio na jeden wallet można było otrzymać 300 tokenów. E, miejcie też na uwadze fakt, że trudno wskazać ilość tokenów, bardziej nawet zaniża niż zawyżam, a faktem jest, że większość i tak miała parę walletów. E, 300 tokenów na tamten moment było warte około 700 dolarów, a dziś jest to warte prawie 3900 dolarów. Ponieważ Celestia zrobiła już prawie razy 6. Jeżeli przemnożymy to przez co najmniej 3 wolety, to będzie to 12 tysięcy dolarów. Co ważne, wspomniałam o tym, że jeżeli łapiemy się na paru łoletach, to musimy zaimportować dwa wolety. Ci, którzy o tym nie wiedzieli, niestety stracili część tokenów. Fajnym airdropem był także Pyw. Średnio otrzymaliśmy 2000 tokenów Pyw, czyli około 700 dolarów. W tej chwili wartość tego dropa jest podobna. Co ważne, osoby, które mnie śledzą i działały na Wela, otrzymały airdropa pyw, mimo że błędnie pokazywało im, że się na niego nie łapią. Sporo osób do mnie napisało z podziękowaniem, także bardzo się cieszę, że udało Wam się jednak dostać airdropa pyw. Muszę wspomnieć tu o tym, że byliśmy bardzo blisko airdropa i Protocol. Protokol. Miałam tu tak cholernego pecha, a właściwie mieliśmy, bo nagrałam o tym jakieś 3-4 dni po snapshocie. Zagłębiałam się wtedy, pamiętam, dosyć mocno w salane, dużo czytałam o dropach i o możliwości, gdzie można coś załapać, i niestety pech chciał, że się spóźniłam o te parę dni. Ten airdrop oscylował na pewno w paru tysiącach dolarów. Wykonaliśmy, słuchajcie, także klejn punktów na portfelu Rainbow. Tutaj nie było jeszcze Airdropa, ale z racji tego, że działaliśmy i dalej działamy na tym portfelu już od dawna i robimy to z wyprzedzeniem, jestem pewna, że jesteście na dobrym miejscu na liście z tymi właśnie punktami. A jeżeli chcecie podziałać na Rainbow Wallet, to nie jest jeszcze za późno. Link do portfela zostawię Wam w opisie tego filmu. Okej, okay, były to główne airdropy, które skradły nasze serca w 2023 roku. Bardzo się cieszę, że mimo nudy cały czas działaliśmy i sowicie zostaliśmy za to wynagrodzeni. W 2023 roku tylko na airdropach mogliśmy zarobić ponad 10 tysięcy dolarów, czyli ponad 40 tysięcy złotych. I to tylko na jednym łolecie. Gratuluję Wam, jeżeli macie ochotę, podzielcie się w komentarzach, co i ile udało Wam się uzyskać właśnie w 2023 roku. Pamiętajmy, że naprawdę sporo wcześniej robiliśmy i czekają na nas w dalszym ciągu airdropy, nie mniejsze od tych, o których dziś mówiłam. O czym warto pamiętać, jeżeli chodzi o airdropy? że nie da się zrobić i wyklikać wszystkiego jeżeli nie mamy czasu, warto wybrać dwa, trzy airdropy i się na nich skupiać jeżeli mamy więcej czasu, to oczywiście rozszerzamy listę. A o czym jeszcze warto wiedzieć? Należy pamiętać o bezpieczeństwie. Zawsze sprawdzamy, czy dana strona jest oficjalną stroną, nigdy nie pobieramy niczego bezpośrednio z Google. Nie napalamy się, gdy zobaczymy jakieś tweety o claimie danego tokena. Najpierw sprawdzamy, czy rzeczywiście dany projekt ogłosił airdrop. Także spokojna głowa, bezpieczeństwo, organizacja czasu oraz cierpliwość. A na jakie airdropy czekamy? ZK Sync, Starknet, Warmhol Shardium Layer zero airdrop od portfeli typu Zerion, Rainbow, Solfler, Phantom. Czekamy także na airdrop od DeBank, od Fuel, Aleo, Linea, Zeta Chain, Venom Zero, a także od projektów na Solanie. Pamiętajmy, że te wszystkie airdropy nigdy nie będą pewniakiem. Ja mogę się pomylić w ocenie danego projektu odnośnie airdropa lub zespół może zmienić zdanie i nigdy nie wynagrodzi nas airdropem. Jak pokazuje przeszłość, warto jednak podziałać, poświęcać chwilę oraz poświęcać parę grosze, choć nieraz są to większe kwoty na opłaty transakcyjne, aby być później wynagrodzonym sowicie, tak jak to było zarówno w 2022 roku, jak i w 2023. W tym roku chciałabym nagrywać więcej. Nie chcę też skupiać się jedynie na airdropach, także mam nadzieję, że będziecie ze mną przez całe 2024. Rok. Zatem życzę Wam soczystych airdropów, trafnych decyzji inwestycyjnych i abyście wycisnęli ten rok jak cytrynę. Sobie życzę tego samego, ale życzę sobie również, aby 100% moich widzów miało do mnie szacunek. Naprawdę wierzę, że jest to możliwe. Umawiamy się tak, że jeżeli coś Wam nie pasuje w moich filmach, klikacie przestań subskrybować i dalej mamy do siebie wzajemny szacunek. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w tym roku. Do usłyszenia.